Dobrze, niedziela, część druga. Dzisiaj sobie powiemy o czterech najstarszych kościołach zadokumentowanych. Będzie to bardzo apologetyczne wystąpienie zgodnie z tezami księdza biskupa. Będzie tylko oparte na wynikach badań naukowych, przede wszystkim terenowych. Nie będziemy mówili o wielkich bazylikach rzymskich, ani innych wielkich budowlach wzniesionych w wyniku dotacji, fundacji cesarzy lub innych ważnych osób. Będziemy mówili o zwykłych kościołach, tak? No dobrze. Zatrzymaliśmy się wczoraj na okresie pomiędzy ostatnią wieczerzą a przełomem konstantyńskim. Jak to, co się mogło wtedy zdarzyć? A więc zdarzyła się ostatnia wieczerza, potem były prześniki, potem były pierwociny, czyli zesłanie Ducha Świętego, i należy domniemywać, zakładać, że apostołom to się wszystko złożyło do kupy. Czyli to nie było. Przepraszam? Prześniki, pierwociny, aha, przepraszam. Przepraszam. Pierwociny były najpierw, potem były prześniki. Pomyliłam tutaj kolejności. Ale generalnie najpierw była Pascha, potem było złożenie pierwszego kłosa, tak? A potem były prześniki, czyli 50 dni po Pasrze. I to wszystko, co się w tym czasie zdarzyło w Jerozolimie, no, apostołom, że tak powiem, dało dużo do myślenia. Do tego stopnia dało do myślenia, że postanowili żyć inaczej, funkcjonować inaczej, modlić się inaczej i sprawować rytuały religijne inaczej niż dotychczas. Tak? Nie? Tak. Prześniki zaczynały się Paschą. Ale... Przepraszam was, wy się z całym szacunkiem tak trochę apologetycznie rozdrabniacie. A ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że w ciągu od Paschy do zesłania Ducha Świętego, czyli wtedy, kiedy miało miejsce trzy święta żydowskie, w tym dwa pielgrzymkowe, tak, zdarzyło się coś takiego, co zmieniło całkowicie postępowanie uczniów Jezusa. Tak? Tak jest, tak? A to, że pomyliłam kolejność świąt, to sorry, winę tu, bardzo przepraszam. Co mogli wtedy robić? Mogli korzystać z ucz szabasowych, czyli tego, co dawał im tradycja judaistyczna, żeby w piątek wieczorem modlić się, przy czym przenieśli pewną obyczajowość na niedzielę. A więc obrzęd uczty szabasowej w swojej strukturze nie różnił się od wieczerzy paschalnej, był tylko uproszczony. Było tam miejsce na błogosławieństwo i łamanie chleba, które otwierało ucztę, a także po uczcie miało miejsce uroczyste picie kielicha błogosławieństwa. A więc rzecz analogiczna do trzeciego kielicha paschalnego. Co wiemy z listu do Koryntian? Że łamano chleb, że była uczta braterska agapa i że był kielich błogosławieństwa. I co wiemy, co powiedział święty Paweł? Zalecał rozdzielanie agap od Eucharystii, aby sprzeciwić się nadużyciom, które nazwał znieważaniem Kościoła Bożego. Co wynikało z tego, że zauważył podkreślanie różnic społecznych. Pamiętamy, że w obyczajowości rzymskiej agapy, te uczty związane z ofiarami, miały
swój charakter taki, były hierarchiczne. Tam poszczególne osoby siedziały w bardzo konkretnej, ustalonej kolejności, a niektóre w ogóle nie siedziały, bo społecznie były tak, a nie inaczej ustawione i nie należało im się miejsce przy stole biesiadnym. I święty Paweł, no nie dziwmy się, że Koryntianie, którzy znali tylko takie obyczaje, wprowadzali je także do spotkań chrześcijańskich i Paweł kategorycznie się temu sprzeciwia. Mówi, wszyscy jesteśmy braćmi, tak? To jest bardzo ciekawe. No dobrze. W związku z powyższym, prawdopodobnie już pod koniec I wieku, agapy, czyli takie uczty biesiadne, wypadły z całości obrzędów mszalnych. I święta uczta sakramentalna nie była braterskim posiłkiem. Składała się z wzięcia chleba, modlitwy dziękczynnej nad nim, połamania chleba, rozdanie łamanego chleba z określonymi słowami, wzięcia kielicha z winem, odmówienia nad nim modlitwy dziękczynnej i podania uczniom kielicha z odpowiednimi słowami. Wokół stołu, który stał się ołtarzem, miejscem składania bezkrajowej ofiary, nie potrzeba było ław, sow, krzeseł. Tak, w ogóle o tym mówię, jak ustawiano tą przestrzeń. Uczestnicy nowej liturgii modlili się w pozycji stojącej, a słuchali czytań siedząc. No i przy badaniach nad początkami wiemy z informacji o skali prześladowań, które wprowadził Dioklecjan. Wiemy, że praktycznie całe źródła materialne, a także pisane zostały zniszczone. Musimy, to co mamy teraz do dyspozycji, to taka metodyka trochę badań poszlakowych. Przy badaniach nad początkiem chrześcijańskiej budowli sakralnych ważną grupę źródeł stanowią opisy sprawowania liturgii. Ale nie dlatego, że będziemy się zastanawiali nad perykopami, samą treścią, tylko po prostu z tych opisów próbujemy także wyłuskać informacje o przestrzeni, o pewnych ruchach, które wykonywano wtedy. Przebieg liturgii wyznacza bowiem w pewien sposób układ wnętrza budowli i tym samym dostarcza danych do jej odtworzenia. I tak święty Justyn w 65 roku informuje nas, że w dniu zwanym Dniem Słońca. To jest informacja dla nas, znaczy dla badaczy historii architektury. Potem informuje nas, że wstajemy z miejsc, to znaczy, że siedzieli i podnosili się. Modlimy się. Ktoś przynosi chleb, czyli była jakaś procesja z darami, tak? Albo coś, co my dzisiaj nazywamy procesją z darami. Albo ministra. No, w każdym razie był jakiś ruch, tak? Była przestrzeń, w której dało się wykonać taki, a nie inny ruch. W 215 roku w tradycji apostolskiej spisanej przez prezbitera rzymskiego kościoła Hipolita mamy następujący przebieg mszy opisany. Aha, przepraszam, to on tylko mówi. Przepraszam, bo już tu. Tak. Tak. I zaraz pokażemy sobie, znajdziemy pewne miejsca, że to nie był wymysł, tylko że to nie jest wymysł na podstawie jakiejś dedukacji źródeł pisanych. Przebieg mszy, jaki można zrekonstruować na podstawie dzieł Cypriana, biskupa Kartaginy, który poniósł śmierć męczeńską w 258 roku, jest następujący. Po lekturze Pisma Świętego, prawdopodobnie po odśpiewaniu psalmu, zebrani słuchali homilii. Następnie wypraszano katechumenów z pomieszczenia, gdzie sprawowano liturgię Eucharystii i wierni odmawiali modlitwy wstawiennicze oraz Ojcze Nasz oraz przekazywali sobie pocałunek pokoju. Następnie składano ofiary złożone z chleba i wina i modlono się wraz z kapłanem. Dalej następowała modlitwa eucharystyczna, włączenie obecnych w ofiarę Chrystusa, wspomnienie żywych i umarłych. Komunię rozdawano pod dwoma
postaciami. Wino pili wszyscy na miejscu z jednego kielicha, który podawał diakon. Eucharystyczny chleb kładziony był na ręce. Można było go zabrać do domu dla chorych, a także udzielić sobie samemu w dniach, w których nie sprawowano Eucharystii. I Cyprian wymienia takie elementy jak ołtarz, katedrę, czyli tron, miejsce siedzenia biskupa oraz pulpit lektora. Bardzo fajną informacją dla nas są didaskalia, czyli didache, gdzie możemy przeczytać. Osobne miejsce we wschodniej części budynku ma być wydzielone dla prezbiterów. To jest trzeciego wieku. A didache, o którym mówił ksiądz biskup, jest z pierwszego wieku. Tak zwane didaskalia, tak? Osobne miejsce we wschodniej części budynku ma zostać wydzielone dla prezbiteriów. Po środku niech stoi stół, niech stoi tron biskupa. Prezbiterzy niech zasiadają wokół niego. Odmawiając modlitwę, trzeba zwracać się w stronę wschodu, tak? Wierni według didaskali byli ustawieni wzdłuż osi wschód-zachód, przy czym duchowieństwo po stronie wschodniej, kobiety po stronie zachodniej. Z kolei w relacji Tertuliana, wiek wcześniej, można sądzić, że duchowieństwo stało raczej po stronie zachodniej pomieszczenia kościelnego, które otwierało się fasadą ku wschodowi naszej gołębicy, dom prosty, otwarty i zawsze skierowany ku wschodowi. Didaskalia są odbiciem zwyczajów przestrzeganych, znaczy taka jest teza, że didaskalia są odbiciem zwyczajów przestrzeganych zgodnie z tradycjami ludów semickich we wschodniej części imperium, natomiast świadectwo Tertuliana odnosi się do Afryki i jest odbiciem tradycji antycznej związanej z zachodnią obyczajowością. Powiem tak, zawsze imperium była różnica w obyczajowości wschodu i zachodu. Nawet w tych procesjach ofiarniczych trochę inaczej nacierano zwierzęta ofiarując je Bogom na wschodzie i zachodzie. Trochę inaczej przecierano tymi nożami, trochę inaczej coś robiono. Tak? Ramy były ogólne, te same, ale pewne gesty były inne na wschodzie i zachodzie. Zawsze była różnica między wschodem i zachodem. I bardzo ciekawe źródło, absolutnie nie będę wam tego wszystkiego czytać, jest to... Słucham? Trudno się czyta. No to nie o to chodzi. Nie będę tego wam czytała i nie oczekuję od was, żebyście to czytali. To jest tekst Eusebiusza z Cezarei, tego sławnego historyka związanego z dworem Konstantyna Wielkiego, który w swojej książce, czy w swoim dziele Historia Kościoła opisuje w rozdziale 10, właściwie umieszcza swoją mowę, którą wygłosił w 318 roku, kiedy konsekrowano nowy kościół w Tyrze. Tak, jest to mowa skierowana do biskupa Tyru. Jest to bardzo długa mowa, opisująca, no, gloryfikująca kościół, męczeństwo kościoła, odnowienie się kościoła, wszystko. Ale także umieszcza tam opis kościoła, który jest konsekrowany w tym 318 roku. No i wyobraźcie sobie, co on pisze. Wydaje mi się, że nie trzeba tutaj opisywać długości i szerokości budynku. Jego wspaniałego piękna, niewysłowionej wielkości, ani szeroko przedstawiać świętego widoku prac. Po co miałbym się rozwodzić obszernie nad pełnym mądrości i sztuki architektonicznej układem i nadzwyczajną urodą każdego elementu, gdy oczy są tego lepszym świadkiem niż uszy słuchaczem? No mój Boże, Eusebiuszu, po to, żebyśmy my mogli teraz to przeczytać i wiedzieć, jak wyglądał ten wspaniały kościół zbudowany dla biskupa Tyru. Wiemy tylko tyle, że był ogrodzony warownym ogrodzeniem. Mówimy już o
pierwszych kościołach po przełomie konstantyńskim wznoszonych już jako budynki użyteczności publicznej, bo o to chodziło, że do tej pory był tylko kult domowy. Od przełomu konstantyńskiego można było mówić o budynkach użyteczności publicznej, a więc troszeczkę inaczej budowanych, z większym przepychem też, bo były to budynki w myśl rzymskiej, zgodnie z tradycją rzymską, już otwarte dla wszystkich, tak? A Bazylika Świętego Jana, matka wszystkich kościołów, w którym była poświęcona? Lata 20, 30? Nie, no to jest pierwszy kościół konsekrowany, przynajmniej tak. Bazylika rzymska. Pierwszy kościół, który miał święcenia, tak mi powiedział przewodnik, który bardzo dobry był i cały czas urzęduje w Rzymie. Piotrze, nie będę się z tobą teraz spierać. Dobrze, pozwolisz, że będę dalej. Miał on przestronny i wysoki przedsionek. To wiemy z tego, co nam mówi Eusebiusz. Miał ogromną, wolną przestrzeń między przybytkiem a jego pierwszymi wejściami, gdzie i ozdobiony czterema portykami ze skośnym dachem. Był otoczony kolumnami. Przestrzeń, czyli to po prostu opisuje, Eusebiusz opisuje atrium, ten dziedziniec wejściowy. Przestrzeń między nimi zamykał wszędzie drewnianą kratą odpowiedniej wysokości. Czyli między kolumnami w atrium były takie płotki, tak, drewniane, które tak ustalały trochę hierarchię, gradację przestrzeni. Były tam zbiorniki z dostarczeniem, dostarczające pod dostatkiem żywej wody, czyli była jakaś woda płynąca. I tutaj Eusebiusz długo opisuje, rozwodzi się nad myciem nóg przed wejściem do świątyni. Tak? Zdecydowanie dłużej niż potem mówi o wnętrzu kościoła. Do kościoła prowadziły trzy bramy, ozdobione płytami spojonymi żelazem i upiększonymi rozmaitymi płaskorzeźbami. Od strony przybytku szereg okien, które dał piękny wystrój z misternie rzeźbionego drewna. To znaczy, że prawdopodobnie stolarka okienna była dekorowana. Tak? Były duże okna z dekorowanymi jakimiś zamknięciami. I potem jeszcze mówi nam o wyniosłych tronach dla sprawujących liturgię, szeregu ław dla uczestników, dla ludu Bożego. I mówi to, co jest najważniejsze na końcu. A w środku zniósł święte świętych. Czyli prezbiterium jest wyraźnie nazwane święte świętych. Używa zwrotu, które było określone dla miejsca znajdującego się w świątyni jerozolimskich. A w środku zniósł święte świętych, ołtarz, i by go uczynić niedostępnym dla tłumu, otoczył go drewnianą kratą, rzeźbioną w górnej części tak nadzwyczaj kunsztownie, że jego wygląd budzi podziw wszystkich, którzy na niego patrzą. Wiemy także, że posadzki były z marmuru. To są najstarsze przekazy pisane mówiące o kościołach, przy czym ten najpełniejszy opis Eusebiusza mamy już po przełomie konstantyńskim. No dobrze, to tyle z tych informacji wstępnych, a teraz przejdziemy do oglądania poszczególnych obiektów. Kafarnaum, czyli miejsce, gdzie żyła rodzina świętego Piotra, gdzie często przebywał Pan Jezus. I ten obrazek, pierwszy z lewej, to jest rekonstrukcja mniej więcej, jak wyglądało to miasteczko w okresie na początku I wieku.
miasteczko zbudowane w okresie hellenistycznym, czyli w III wieku przed naszą erą. To było takie starożytne miasteczko. A tak wygląda dzisiaj. To jest teren wykupiony przez franciszkanów. I to są odsłonięte mury zabudowy Kafarnaum, które były badane najpierw przez 19 sezonów archeologicznych, a potem przez 5. A więc franciszkanie pod tym względem absolutnie nowożytne, absolutnie na najwyższym poziomie profesjonalizmu zrobione badania archeologiczne. I tak. Tu mamy, jakby żebyście zorientowali się, gdzie jesteśmy. Mamy brzeg morza, część południowa miasteczka. Tu jest pozostałość domu świętego Piotra. Co, przepraszam, wskaźnik nie działa? Teraz działa? Teraz widać? No to jeszcze raz. To jest, żebyśmy się zorientowali, to jest południowy brzeg miasta, czy krawędź miasta i brzeg Jeziora Galilejskiego. Tu jest pozostałość domu świętego Piotra. To jest pozostałość synagogi przybudowanej w IV wieku. A to jest teren, który należy, jest wykupiony przez franciszkanów, tak? Słucham? Kustodia Ziemi Świętej. No tak, przez Kustodię Ziemi Świętej, która jest prowadzona i należy do franciszkanów, dzięki temu, że Franciszek dogadał się z Sulejmanem Wspaniałym, tak? To jest zdjęcie wykonane po odkryciach. Tu mamy właśnie pozostałość domu świętego Piotra. I tak jak mówię, były to badania bardzo profesjonalne, przy czym, żebyśmy byli świadomi, znaleziono ułamki, różne drobiazgi i na podstawie naprawdę żmudnej analizy, takiej właśnie porównawczej, łączenia iluś nauk, historycznych, archeologicznych, doszli do tego, do takich wniosków, do jakich doszli. Jeszcze raz, to jest całość tej zabudowy, tu jest dom Piotra, to jest synagoga. I tu są dwie główne drogi, bo jak wiadomo, Rzymianie budowali takie zawsze dwie ważne drogi i to jest Cardo, droga Cardo, jedna z tych dwóch głównych dróg. Okej. I jak się stoi przy tych ruinach i nic nie widać, to jest plansza. Ja wiem, że to zabrzmi trochę snobistycznie, ale dobrze jeździć na miejsce i wszystko patrzeć, co tam pokazują, bo wbrew pozorom wcale nie ma potem dostępnych publikacji. I też na internecie wcale nie można wszystkiego kupić, tak? To takie moje gorzkie doświadczenie pobycie na górze Synaj, gdzie nie było czasu kupić książek i innych pamiątek. Myślę sobie, kupię na internecie. Nic. Tylko tam. I to jest też z Kafarnaum. Tak to wygląda. Pokazują taki nam, prawda, zbitek murów podzielonych, to jest tak zwana stratygrafia murów, czyli rozdzielenie, który mur z jakiej epoki, a potem nam pokazują, jak poszczególne fazy, jak się układały. I dzięki tym badaniom wiemy, co następuje. Że dom, w którym mieszkał święty Piotr, został zbudowany w późnym okresie hellenistycznym, czyli gdzieś w III wieku czy w II wieku przed naszą erą. Pod koniec I wieku został zmieniony w domus ecclesia, czyli stał się domem przeznaczonym do zgromadzeń religijnych. W IV wieku domus ecclesia został powiększony i podzielony na części, oddzielony od miasta wysokim murem. W drugiej połowie V wieku na miejscu dawnego domu świętego Piotra został wzniesiony ośmiokątny kościół funkcjonujący do VII wieku naszej ery. A wszystkie pozostałości zostały zbadane dopiero po 1968 roku. I tak jak mówię, identyfikacja tych murów nastąpiła w wyniku badań tak zwanych interdyscyplinarnych. Dom zamieszkały przez
To jest rekonstrukcja, którą tylko zobaczymy właśnie na tej planszetce w Kafarnaum. I mówimy, to jest dom świętego Piotra. Tak wyglądał najstarszy domus ecclesiae. Dom, duży dom, zlokalizowany w południowej części miasta, nad brzegiem jeziora. Całość zabudowy przylegała od wschodu do drogi Cardo. Od strony tej ulicy znajdowało się główne wejście na wewnętrzny dziedziniec. O tutaj. Całe domostwo stanowiło prawdopodobnie mieszkanie dla kilku spokrewnionych ze sobą rodzin. To wiemy, że mieszkał tam Piotr, jego brat Andrzej, no i jego teściowa. Prawdopodobnie tutaj w tych poszczególnych domach oni zamieszkiwali. Dom zajmowany przez rodzinę Piotra składał się z kwadratowej izby. Być może była przedzielona na dwie części tutaj, a sam budynek był mniej więcej kwadratowy i bok kwadratu wynosił 8,5 metra. Dostawione do niego były dwie przybudówki od południowo-zachodniej i od wschodniej strony. Ściany i podłoga domu, jako jedyne w Kafarnaum, były pokryte tynkiem, taką jakby zaprawą, takim jastrychem gipsowym, wewnątrz których znaleziono lampkę z czasów Heroda. Oto znalezisko, ta lampeczka leżała właśnie. Ale czy to mogło mieć znaczenie, że to było? Datuje nam to. Miało to tutaj, gdzieś ta lampeczka tu leżała. To było jedyne, i to jest jedyny ślad materialny dotyczy. Nie, bateria jest naładowana. No to włączcie jeszcze raz. I taka jest rekonstrukcja w 3D tego domu, tak? Dom świętego Piotra, wejście na dziedziniec, to jest dziedziniec gospodarczy, pozostałość zabudowy mieszkalnej. I tak wyglądają te relikty. Tyle wiemy, tyle nam mówi nauka. A tak wygląda w rekonstrukcji. Na bazie tych całych informacji franciszkanie udostępnili kilka lat temu na swojej stronie właśnie takie wizualizacje, jak mógł wyglądać ten dom. No, przede wszystkim zwracam uwagę na dwa dolne slajdy, tak? Tak wyglądał ten dom. Tak to było. Ok. Druga faza. Koniec IV wieku. Koniec IV wieku. Ważne przekształcenia wykonano pod koniec IV wieku. Sala modlitewna stała się centralnym punktem znacznie większego kompleksu. Dawna izba mieszkalna rodziny świętego Piotra stała się miejscem kultu już w I wieku. Podczas przebudowy w IV wieku została podzielona na dwie części, to jest bardzo ważne, ścianą ustawioną na osi północ-południe z szerokim przejściem przekrytym wysokim łukiem. O tutaj. Jedna część i druga część. I łuk, który to rozdziela. Od wschodu do dawnego domu świętego Piotra dostawiono przybudówkę, przedsionek. O tutaj. Przepraszam, tutaj. Z bezpośrednim wejściem do sali kultu, czyli wchodzono w ogóle, zmieniło się wejście do samej zabudowy. Wchodzono tędy, 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 tędy. Tu wchodzono przez ten przedsionek i tutaj. Pomieszczenie to przypuszczalnie pełniło rolę holu wejściowego. O tu, czy tutaj, to jest może bardziej czytelne, to jest to. To jest dawny dom świętego Piotra, przedzielony tą ścianą. A no właśnie. Pomieszczenie to przypuszczalnie pełniło rolę holu. Ułożona w nim była posadzka z wygładzonej zaprawy wapiennej, odpornej na ścieranie. Tam można było chodzić w tej z powrotem. Od północnej strony, czyli tu od tej strony,
Dostawiono drugą przybudówkę z dwoma ustawionymi w amfiladzie pomieszczeniami służącymi prawdopodobnie do przechowania akcesoriów liturgicznych i ofiar wiernych. Pozostałe pomieszczenia w całości zabudowy wykorzystane były jako mieszkania, czyli w dalszym ciągu tutaj była zabudowa mieszkalna. Ściany wewnątrz kościoła pokryte były nowymi tynkami dekorowanymi malarstwem z motywami geometrycznymi oraz roślinnymi, bukietami kwiatów, owoców. Pielgrzymi zostawiali na ścianach znaki, graffiti. I rozczytano napisy w języku greckim, syryjskim, arameńskim i łacińskim. Całość ogrodzona była wysokim murem, długim na 112 metrów. Tak? I wejście było od strony północnej. Tutaj było główne wejście do kompleksu. Wchodziło się tędy, przechodziło się tędy. I tu było główne wejście, a tu było pomieszczenie w zasadzie służące sprawowaniu Eucharystii. Czy nic nie było tego układu, że wejście jest na wschód? Wy się cały czas upieracie na ten wschód i zachód. Minutkę. Bo to jest to, co cała ta piana myśli, która jesteśmy, w której się teraz jesteśmy zanurzeni w wyniku, powiedzmy, nieuporządkowania pewnych rzeczy po Soborze Watykańskim II. Tak wyglądają te ruiny, tak? Tu jest Małgosia 20 kilo młodsza, a tu jest ten obrazek, który możemy zobaczyć tylko na miejscu. Czyli mamy przedsionek, główną izbę. Tu mamy te pomieszczenia liturgiczne, znaczy do trzymania naczyń. A tu mamy zasadniczą izbę. I z całej tej zabudowy to był kościół. To był domus ecclesia. Pozostała to była zabudowa rodziny, która tam mieszkała. I to są relikty wystroju tego kościoła. Tak? Tak wyglądają mury tego kościoła. A tak wygląda rekonstrukcja zrobiona przez naukowców kilka lat temu na podstawie wszystkich zebranych danych w wyniku badań. Sama zabudowa, to mało co się zmieniło, natomiast to jest wnętrze. To jest wejście z tego przedsionka wschodniego. Pierwsza sala, łuk, a to jest druga część i wyjście w kierunku dziedzińca gospodarczego. Tyle wiemy. I tyle wiemy po super przebadanym Kafarnaum. Tak? 24 sezony badawcze. Ale 10 lat temu, wow, hurra, nauka cały czas się rozwija. Megiddo, dzięki Marek za te materiały, one mi naprawdę dużo pomogły w tym momencie. Odkryto w wyniku, jak zwykle przypadku, bo były badania tak zwane ratunkowe w Megiddo na terenie aresztu, bo jesteśmy blisko granicy między autonomią palestyńską a terytorium Izraela. Jest tam więzienie. Chciano rozbudować to więzienie. No i znaleziono to, co znaleziono i w ogóle rewelacje. Znaleziono budynki, które służyły jako zaplecze gospodarcze dla legionu, który stacjonował tam na początku III wieku. A więc dlaczego on tam stacjonował? Jesteśmy po dwóch powstaniach żydowskich, tak? I generalnie trzeba było tam troszeczkę robić porządku i pilnować tych Żydów. Między innymi były takie stałe miejsca pobytu legionów rzymskich w tym miejscu. Tym można to tłumaczyć. I znaleziono dużą zabudowę, taki kwartał zabudowany, też zresztą ciekawie zrobiony, bo tak samo podzielony na dziedziniec gospodarczy i taki dziedziniec, wokół którego były zgromadzone, ustawione zasadnicze, te ważne pomieszczenia. Całość zabudowy w wyniku badań archeologicznych została rozpoznana jako miejsce, gdzie przygotowywano jedzenie,
pieczono chleb dla żołnierzy. Czyli taka część gospodarcza, zapleczowa całej zabudowy zajmowanej przez Legion. I tu mamy takie pomieszczenie, że mamy korytarz, no takie przejście przy dziedzińcu, przedsionek, z którego to przedsionka wchodzi się do pomieszczenia przedzielonego ścianą z łukiem. I mamy dwa pomieszczenia, ale tutaj na całe szczęście zachowały się mozaiki i napisy oraz podstawa pod ołtarz. Ołtarz znajdował się tutaj. To jest podstawa pod, przepraszam. To jest podstawa pod ołtarz, a tu mamy mozaiki, które nam dużo mówią, tak? Jeszcze raz, tutaj mamy rzut całości, tak? Widzimy to wszystko? Mamy łuk, mamy taką strefę jakby przejścia. W tej strefie przejścia stoi podstawa pod ołtarz i mamy jeden dywan z mozaik i drugi dywan z mozaik. Czyli na środku, więc to pomieszczenia. Inaczej. Pomieszczenie było podzielone na dwie części. W jednej części była lud, a w drugiej części byli kapłani. Tak? A ołtarz był jakby w strefie, na przedzieleniu strefy przedzielonej na sakrum i na profanum. Tak? I tu mamy te mozaiki. I zwróćmy uwagę, tu mamy mozaiki mówiące, kto co komu zrobił, tak? Jeszcze się wrócimy. Więc tu mamy mozaiki mówiące o tym, że tu są kobiety i mężczyźni, a więc tu i z tego miejsca, z tego przedsionka, tu był lud Boży. Tu było jakby taka przedzielenie, wydzielenie. W tym wydzieleniu był zlokalizowany ołtarz, a to miejsce, przepraszam, zajmowali kapłani. Presbiterzy. Tak, bo mozaiki są odwrócone, żebyśmy wiedzieli. A więc to jest przestrzeń, gdzie przebywali ludzie, a tutaj byli kapłani. I to jest który rok? Odkrycia tego? To znaczy tak, całość zabudowy jest datowana między drugim a trzecim. Pytanie, ile to lat temu? Kilka lat temu? Kiedy odkryto? Publikacja pierwsza jest z 2005 roku. Całość zabudowy datowana jest na przełom II i III wieku. Całość tego pomieszczenia to są dwa kwadraty, i w sumie to ma 5 na 10 metrów. Jeżeli chodzi o sam lud, no to mogło tam się mieścić 10-15 osób. Czyli to kapłańska część. No, tak. No i wiadomo, że to, co mi zostało znalezione, to jest datowane na rok około 230. Tak? Tu jest między innymi napis mówiący o kobietach. Kochająca Boga Akeptos ofiarowała tę tablicę Bogu Jezusowi Chrystusowi na pamiątkę. I zwrot Jezusowi Chrystusowi jest takim bardzo charakterystycznym, tylko inicjały są, tak? To jest właśnie ten napis. O, i tu jest cały jakby w domyśle, to tylko są te literki. W domyśle wszyscy wiedzieli, że chodzi o te słowa. No i w sumie to się składało na taki zwrot. Dobra, wracajmy do Kafarnaum, bo to była analogia. Po przełomie konstantyńskim i po pewnych zmianach także związanych z porządkowaniem liturgii. Między innymi pamiętajmy o tym, że Jan Złotousty, Jan Chryzostom wprowadza liturgię, która właściwie do dzisiaj obowiązuje w części wschodniej Kościoła. Ja nie mam czasu o tym mówić, ale to jest liturgia, gdzie jest niezbędny diakon, niezbędna część wstępna z oddzielnym stolikiem do dzielenia chleba.
Jest to bardzo charakterystyczna liturgia, która wymaga też charakterystycznej dyspozycji przestrzennej. Ale w Kafarnaum, w tym czasie, kiedy to się tworzy, ma miejsce co innego. Chrześcijanie postanawiają upamiętnić świętego Piotra jako męczennika i równa się całość zabudowy do poziomu posadzek, dlatego no, archeolodzy mogą tylko badać tam te szczątki najniższe. Wszystko się burzy celowo i buduje się w tym miejscu ośmioboczny kościół wzorowany na martyriach, czyli na budowlach znoszonych ku czci męczenników. I środkowa część tej świątyni, postawiono ją bezpośrednio. Ta część stoi bezpośrednio nad salą, gdzie mieszkał święty Piotr, na tym pierwszym domu. A na środku tej posadzki jest, na środku tej części jest, była posadzka z motywem pawia z rozpostartymi skrzydłami. Tak? Paw, symbol kościoła. Dlatego, że jak ktoś trochę bywa w łazienkach w ciągu całego roku królewskich, tam mieszka dużo pawi w Warszawie, to widać, jak one ładnie wyglądają latem, jak mają piękne ogony, a następnie zimą dzieje się z nimi coś dziwnego, jakby jakieś barbarzyńcy napadli na te biedne ptaki, w ogóle są bez ogonów, wyglądają okropnie nędznie, a następnie na wiosnę znowu im odrastają te piękne ogony. Tak? I paw stał się symbolem Kościoła, czyli symbolem Triduum Paschalnego, że Pan Jezus zmarł, tak? Stracił ten ogon. Znaczy, przepraszam, to taki symbol, ale to tak chodzi o symbolicznie, że coś straciło, a następnie się coś odrodziło. Tak? I paw się stał takim symbolem Kościoła. Tak? Bardzo często motywy pawia będą się pojawiać. Środkowa część świątyni wstawiono bezpośrednio nad tą salą modlitewną. Mury z poprzednich faz rozebrano do poziomu podłogi. Przypuszcza się, że wzniesienie nad pozostałościami domu świętego Piotra było inicjatywą chrześcijan wywodzących się z pogaństwa, więc z zachodu, z tej kultury antycznej. Tak? Nowo orientowany kościół na osi wschód-zachód. I to jest dopiero wtedy pojawia się ściśle, łącznie po przełomie konstantyńskim jest takie wyraźne osiowanie już. Na osi wschód-zachód kościół zbudowano w formie ośmiokątnej, trójnawowej bazyliki otoczonej z pięciu stron otwartym pod cieniem z portykami. Pomieszczenia pomocnice wzniesiono za południowym murem granicznym, czyli jeszcze rozbudowano, jeszcze to są te mury. Do budynku wchodziło się głównym wejściem od strony zachodniej, czyli tym razem od tej strony. I od wschodu była dostawiona w późniejszym troszeczkę okresie apsyda, w której się mieściło prezbiterium. Ołtarz nie wiemy, gdzie był. Nie zachowały się ślady w mozaikach, gdzie był ustawiony. Być może był przenośny. No, zgodnie z liturgią właśnie, która powstawała wtedy w Bizancjum, czy w Bizancjum, w ogóle słowo, które nie powinno się używać, w części wschodniej imperium, prawdopodobnie gdzieś tu była cała drewniana przegroda wydzielająca miejsce sprawowania liturgii, albo w tej części centralnej. Tak? Natomiast to wiadomo, że te trójkątne pomieszczenia to były zakrystie, a tutaj było baptysterium. Kościół został zniszczony w wyniku najazdów Persów w VII wieku, a więc tylko stał jakieś 150 lat. I potem już tam w tym miejscu nie było nic, dopóki nie przyszli Franciszkanie w XX wieku. A wiemy, co się na to było w tego baptysterium? Czy to było przez pełne zanurzenie? Zaraz pokażę ci. Tak, to było pełne zanurzenie. Zaraz ci pokażę. Tak wygląda rekonstrukcja, ponieważ zachowały się mozaiki, więc jest to takie bardziej spektakularna ta rekonstrukcja. Tak wyglądają relikty tego kościoła. O, tak. Mozaiki. To jest fragment progu drzwi. To jest baptysterium z zbiornikiem do zanurzenia. Tak to mniej więcej wyglądało. Przepraszam, czy dobrze zrozumiałem, że baptysterium było niejako poza tą przestrzenią w ogóle? Tak. Tak wyglądało wnętrze tego kościoła.
I tutaj jest pokazane baptysterium, to jest jakby urwana ściana. Te baptysterium nie było połączone przestrzennie z kościołem, ale tak za tą ścianą wyglądało baptysterium. I tu mam taką bonus dla was, tylko muszę teraz, co ja muszę zrobić, żeby to uruchomić? O, to muszę zrobić, tylko dlaczego? Dlaczego mi się nie chce uruchomić? O, nie ma, tak, to inaczej uruchomimy. Damy radę. Dlaczego nie można otworzyć modlitwy? Ale to ja mam to. Słucham? Przecież się otwierało ładnie. Mam. Nie wiem, czy mam tutaj. Czyli to oczekiwanie na wschód jest trochę później, ale nie jest od początku, tak? Nie. Nie, nie mam 5 minut, muszę trochę dłużej. Trudno, nie pokażę wam prezentacji, która pokazywała poszczególne przejścia, poszczególnych faz. Okay. Dura Europos. Najbardziej znany domus Ecclesia. Wszędzie się tylko powołują na Dura Europos. No tam ciężko było teraz dojechać. Wschodnie krańce Syrii. Tu mieści się Dura Europos. Była to stanica wojskowa, duże miasto, też zresztą pochodzące z czasów hellenistycznych, czyli z II-III wieku naszej ery. Przed naszą erą, przepraszam. Zlokalizowany na krawędzi, na brzegu, zachodnim brzegu rzeki Eufrat. To jest taki wysoki, piękny... A, nie widać, nie ma wskaźnika. To jest ten brzeg rzeki Eufrat, a to jest miasto. Tak? Tak wyglądało to miasto. Tu jest krawędź, taka wysoka skarpa rzeki. Samo miasto, typowe miasto rzymskie, Cardo, Decumanus, mury obronne, cytadela, część centralna związana. I było Cardo? Nazwy dróg północ, południe, wschód, zachód. Część centralna związana z budynkami użyteczności publicznej, głównie tutaj się mieściły świątynie, a tu pod murem obronnym były trzy domostwa, które tak wyglądali Rzymianie z tamtych czasów. To nie jest czas Bizancjum. O nie, nie. To jest początek III wieku. To jest w ogóle, musimy sobie pewne rzeczy uporządkować. W togach chodzono tylko w I i II wieku. Tak? To jest bardzo ważne stanowisko archeologiczne, do dzisiaj bardzo ważne. Rzymianie, chcąc obronić się przed Sasanidami, postanowili zniszczyć część zabudowy wzdłuż murów obronnych, zasypać ją wysokimi wałami, o tu widać, i dzięki temu wzmocnić obronność tego miasta. I prawie by im się udało, gdyby nie to, że Sasanidzi
użyli wtedy pierwszy raz udokumentowanego, może być może wcześniej też używano, gazów bojowych. Użyto broni chemicznej, robiono podkopy i po prostu w ten sposób zdobyto to miasto. I ponieważ Sasanidom nie zależało na utrzymaniu tej twierdzy, więc jak zdobyli, wytłukli Rzymian, to poszli dalej. I od tego czasu to miasto sobie stało na pustyni zasypane. Tak? Aż do początku XX wieku. Mówi się też, że państwo islamskie nie powiedzieli. Jak to wyglądało? Mur obronny. Rzymianie budują, niszczą część zabudowy. To jest przykład przekrój przez synagogę, które tam znaleziono, ale o niej dzisiaj nie będziemy mówić. Rzymianie częściowo burzą tą, znaczy zasypują ją częściowo tylko. Znaczy, a to jest inaczej. To jest zabudowa przed obroną, budowanie obrony, zasypanie i zburzenie tego, co było pod wałem, a to, co było w wale, zachowało się. Dlatego relikty są takie, mają taki specyficzny kształt, dublujący kształt wałów obronnych. Jak zwykle przypadek, Brytyjczycy szukają min w czasie I wojny światowej. Minerzy znajdują coś, co wcale nie jest minami, tylko polichromią. Akurat znaleziono wtedy synagogę. Ściągają francuskich naukowców. No i prowadzi się badania na tym poziomie, na którym wtedy prowadzono. A więc znajdywano mury, hura, znajdowano polichromię, rewelacja, transfer, czyli zdjęcie z muru i zawiezienie do siebie. Do Brytyjczyków i tak do Francuzów. Część władze lokalne nie pozwoliły, dlatego też w Bagdadzie oryginał transfer z synagogi jest w Bagdadzie. No a on jest dalej. Nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie, co się stało. Ja nie jestem tak pewien. Natomiast ponieważ już w latach 20. weszli do badań także Amerykanie z Yale, fundusze Uniwersytetu w Yale zostały uruchomione, więc całe wyniki badań dotyczących Domu Eklezja z Dura Europos są w Yale, w Ameryce. A w którym miejscu ja byłem tam nie? Muzeum, tyle wiem. No może kiedyś... A więc mur obronny i budynki użyteczności publicznej są w środku, na skrzyżowaniu dwóch głównych dróg, a budynki związane z kultem domowym są wzdłuż muru. Tu mamy świątynię Mitry, tu mamy synagogę, a tu mamy dom Eklezja, dom chrześcijański. Tak to wyglądało. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Przede wszystkim znaleziono polichromię i część taką fajną, spektakularną, związaną z baptysterium i skoncentrowano się na baptysterium. A część związana ze sprawowaniem liturgii Eucharystii nie miała ładnych dekoracji. W związku z tym nie została dobrze udokumentowana. I jaka jest dyspozycja? Mamy dziedziniec, przedsionek, główne wejście, klatka schodowa prowadząca na górę, baptysterium, sala dla katechumenów, sala do sprawowania liturgii Eucharystii, zakrystia po naszemu, czyli zaplecza i coś, co jest istotne, ale nie zostało zbadane. I niektórzy naukowcy dzisiaj mówią o wydzieleniu dla kobiet, o wydzieleniu, że tam była dwuczęściowa jakaś rzecz. Coś tu było, ale nie wiemy, co tu było. Tak? To są oryginalne rysunki dokumentacji, którą zrobiono w 1938 roku w Yale, sumującej wyniki badań. I uwierzcie mi, to są jedyne wiarygodne źródła, które są w tej chwili do dyspozycji. To są aksonometrie, to są bardzo dobre materiały. Tu między innymi widzimy właśnie tą główną salę do sprawowania liturgii. Z rytu, który tutaj jest na tej ścianie zachowany, wiemy, że zaczęto budować budynek w 232 roku. Tak? Tak to wyglądało wtedy, kiedy prowadzono badania.
I to jest jedyne zdjęcie, o to zdjęcie jest jedynym zdjęciem, które wiemy, które mamy do dyspozycji, pokazujące salę do sprawowania liturgii, Eucharystii. Ale baptysterium zostało fantastycznie zadokumentowane, bo baptysterium miało polichromię. I baptysterium zostało doskonale zadokumentowane. Nie będę się nad tym rozwodzić. To na pewno przypomina lariarium, ta forma, ale to my wiemy, że oni, no, chrześcijanie przyjmowali formy, które znali, tak? A więc to baptysterium przypomina lariarium i generalnie cała treść ikonograficzna baptysterium dotyczy inicjacji. Co to jest to lariarium? A mówiłam wczoraj, świątynka na bogów domowych. Tak? Generalnie dotyczy to inicjacji, a więc mamy momenty przejścia tego typu. Pan Jezus uzdrawia paralityka, tak? Jest jakiś moment przejścia. Pan Jezus prowadzi świętego Piotra po wodzie. Jest to jakiś moment inicjacji. Pan Jezus jest dobrym pasterzem, wywodzącym, prowadzącym ludzi z grzechu pierworodnego. Tutaj na ścianie tylnej lariarium jest Pan Jezus, dobry pasterz, a na dole Adam i Ewa. Mamy walkę Dawida z Goliatem i mamy mądre panny idące z lampami. Tak wygląda po badaniach obiekt, a to są wszystko preparaty. Tak, to są transfery, które zostały przeniesione do Ameryki, a to jest jakby makieta zrobiona, żeby wyobrazić sobie, jak to wyglądało. A tak wyglądało to. I to jest jedyne zdjęcie, można się tu wpatrywać, sali, gdzie sprawowano najświętszą ofiarę. No, nie wiadomo, gdzie są ołtarze. Wiadomo. Wiadomo, że stał, na zasadzie takich poszlak, układu jakby klepiska, bo tam nie było mozaiki. No tu był. Tak? Tu była ta część taka bardziej reprezentacyjna, tu coś było. I to była mniej reprezentacyjna, połączona z salą dla katechumenów. Czyli jak wychodzili po liturgii słowa, to wychodzili na pewno tędy. Ale te poszlaki to też jakieś domniemanie, nie 100%. Słucham? Te poszlaki to domniemanie 100%, też takie po prostu. Znaczy, znaleziono tylko coś, co przypomina fundament pod ołtarz w tym miejscu. Okej, okay. Akwileja. I jak mnie Tomek pogoni, to już nie powiem wam o poreczu i zakończę na akwilę. A jakieś podsumowania o domach eklezja? Każde inne, tak? Nie było. Zobacz. Na razie widzisz dwa przykłady. Jedne. Znaczy trzy przykłady. Na razie widzisz dwa przykłady z Palestyny i jeden przykład z Syrii. Nie możesz na tej podstawie robić jakiejś syntetycznej analizy, tak? Możesz tylko powiedzieć, przykład kościoła wschodniego to, przykład kościoła palestyńskiego to, a teraz ci pokażę przykład kościoła łacińskiego. Dokładnie, studium przypadku. Nic więcej nie można powiedzieć. Dlaczego? Bo były cztery dekrety w 303 i w 304 roku. I wszystko wyrównano. Jak to na ten wygląda? Bo to było też arabskiego, jak to mogło wyglądać? Bo plotka głosi o tych sarkofagach. Sarkofagi to jest późna sprawa i to jest tylko i wyłącznie tradycja rzymska. To jest związane z kultem męczenników i z katakumbami i z bogactwem Rzymu. To nie było tak. A tak, Maria, jak zobaczyłaś, tyle wiemy. To była jakaś promizorka, to było...
Dlaczego to była prowizorka? Zobacz, masz potężny fundament kamienny. Nie przypuszczam, że była to prowizorka. No dobrze. Mamy Akwileję. To jest na górze jest mapa pokazująca układ dróg. To nie jest mapa geograficzna, tylko taka mapa drogowa. To jest kopia oczywiście starożytnej mapy, wymyślonej zresztą przez Marka Antoniusza. I jeżeli można ją do czegokolwiek porównywać, to do schematu metra. I tu jest taki układ dróg rzymskich pokazanych jako schemat metra. Akwileja jest tutaj. To jest ważne pod względem komunikacji miejsce, a więc jest to miasto starożytne, bogate, miasto, które było ważne nie tylko w starożytności, ale i później. To, jak ważne było to miasto, a zarazem bogate, może wnioskować także, że na tej mapie one są pokazane no, tak dosyć dokładnie. Bardziej dokładnie są już pokazywane miasta, bardziej ozdobnie, miasta typu Rzym i Konstantynopol. Tak? Więc to są to było duże, handlowe miasto. Bogate. Tak ono wyglądało. Najstarsza część, Cardo Decumanus, to widać. Rozwój miasta, im młodsze dzielnice, tym bardziej jasne. I w tym miejscu w 313 roku biskup Teodor buduje buduje kompleks świątynny. Jesteśmy w bogatym mieście, jest tylko wydany edykt tolerancyjny 312. Teodor nie czeka ani dnia. Uruchamia środki, uruchamia możliwości i buduje coś. Nie czeka na żadne duże inicjatywy cesarskie. W ogóle nikt wtedy jeszcze do głowy nie przychodziło, że Konstantyn będzie coś fundował. Tylko biskup Teodor robi to, co do tej pory robiono prywatnie. Wreszcie może zrobić publicznie. To jest fantastyczny przykład, kiedy... I gdzie to się mieści? Mieści się, to jest ten kompleks. Mieści się tutaj, dzisiaj jest droga, nie ma rzeki. Kiedyś tu był port. I nie to, to są hale magazynowe. To jest kompleks świątynny Teodora. Jak to dzisiaj wygląda w Akwilei? Mamy taką, wydawałoby się, typową romańską bazylikę. Wchodzimy i coś widzimy, tak? I każą nam jeszcze płacić i chodzić po szklanych kładkach, tak? To jest wynik odkryć, które rozpoczął notabene człowiek polskiego pochodzenia na początku XX wieku. Ponieważ były mozaiki na zewnątrz różne dziwne, w związku z tym zaczęto w sposób taki naukowy badać to miejsce z początkiem XX wieku. I badano praktycznie ostatnie sezony badawcze zakończono w XXI wieku. Przez 100 lat badano, były tam różne badania archeologiczne i historyczne. To jest napis, że o szczęśliwy Teodorze, mogłeś razem z ludem wznieść tą świątynię. A te takie cztery placki to nic innego jak ślad po nogach ołtarza. Czyli pod ołtarzem Teodor dał taką inskrypcję, tak? Tyle wiemy o ołtarzu z czasów Teodora. 313. Datuje się zakończenie budowy tego kościoła w 314. Teodor zmarł w 319. Także... No tak, no bo jesteśmy już po przełomie, tak? Ale jeszcze, nie wiem, czy słyszałeś mnie, Teodor nie czeka na żadne nowinki, tylko robi to, co do tej pory znał, za większe pieniądze i jest to dla ludzi i to jest publiczne. A więc za tym idzie dekoracja o treści ideowej. On już dekoruje w sposób przemyślany ten kościół. I to jest dla nas bardzo ważna informacja. Wiemy, że na pewno wcześniej była tutaj zabudowa mieszkalna.
I wiemy, że w 313 roku Teodor rozpoczyna budowę i buduje taki zespół świątynny. To wszystko są dekoracje z tej epoki. Całość zabudowy 2500 metrów kwadratowych. Sporo. Buduje dwie hale. Halę południową i halę północną. Hala południowa jest przystosowana do sprawowania liturgii Eucharystii. Hala północna jest dostosowana do nauki katechumenów. Nastąpił przełom, ludzie wreszcie mogli otwarcie przystępować do kościoła, było dużo potrzebujących do nauki, buduje się oddzielną halę dla katechumenów do nauki tych katechumenów. I hala, która łączy te dwie hale, równoległe do siebie, to jest miejsce, gdzie udzielano sakramentu bierzmowania, czyli konsygnatorium. To jest ważne, bo zawsze te pomieszczenia były wydzielone w pierwszych latach i zawsze gdzieś się mieściły obok kościoła. To było oddzielne pomieszczenie do bierzmowania. Tak jak baptysterium, tak było konsygnatorium też do bierzmowania. Baptysterium było tutaj. Główne wejście... 313 rok. Dziedziniec i główne wejście z tej strony, to był taki przedsionek, który łączył te dwa kościoły, znaczy te dwie hale. Tak to wyglądało z zewnątrz. Hala południowa, bunt maszyn. Hala południowa, hala do bierzmowania, hala do nauki katechumenów, baptysterium. Jak widzimy, nie widzimy żadnych krzyży, wieżyczek, tak? Sytuacja była bardzo dynamiczna, ludzi przybywało, potrzeby były bardzo szybko zmieniające się i już w połowie IV wieku, czyli mniej więcej po 30 latach, hala północna jest przeznaczona na kościół i na sprawowanie liturgii, a hala południowa staje się takim kaplicą dla upamiętniania męczenników i w tej hali biskup Ambroży zwołuje synod, żeby zastanawiać się, jak tam zrobić. W tej hali w 381 roku Ambroży gromadzi biskupów, żeby się zastanawiać, co zrobić z Arianami. Tak? Znika pomieszczenie do bierzmowania, natomiast w tym miejscu pojawia się baptysterium i na pewno było jakieś atrium przed tą przebudowaną halą północną, która stała się głównym kościołem. No pytanie, czy to... No. Zrezygnowano w ogóle z tych pomieszczeń do było przesuwania, czy tylko w tym konkretnym przypadku? A jeszcze raz wam mówię, no, próbuję wam tłumaczyć. To jest czwarty najstarszy znany nam kościół, który co prawda jest datowany po przełomie konstantyńskim, ale ma elementy Domus Ecclesia. My więcej nic nie wiemy, jeżeli się będziemy trzymać apologetycznej zasady nauki. Tak? To jest wszystko, co my wiemy. Wy pytacie się mnie o jakieś syntezy, a ja wam, tak jak mówię, Kasia świetnie tutaj podrzuciła, że możemy tylko mówić o analizie przypadku, tak? Słucham? To znaczy, prawdę powiedziawszy... Prawdę powiedziawszy, dajcie mi powiedzieć, ja już skończę i już nie będę mówiła wam o poreczu, tylko dokończę Akwileję. Mija 30 kolejnych lat i się okazuje, że i tego jest za mało. Rozwój chrześcijaństwa jest bardzo dynamiczny i w momencie, kiedy Teodozjusz ogłasza, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, sytuacja w Akwilei jest następująca, że jest tych ludzi tak dużo, którzy chcą chodzić do kościoła, że przebudowuje się halę południową, buduje się tam drugi kościół. Bardzo często do VI wieku koło siebie budowano dwa kościoły, które obsługiwały
ten sam lud Boży. Jeden kościół był przeznaczony na większe święta oraz do liturgii bierzmowania, do sakramentu bierzmowania i chrzczenia, a drugi kościół był przeznaczony na takie, powiedzmy, mniejsze, ważniejsze, codzienny kult. I mamy tą sytuację, tak? I co się dzieje? Pojawia się Attila. 425 rok, zrównuje to wszystko z ziemią. Tak? Attila, którym był, miał wredny wygląd, rzadką brodę i skośne oczy. Czyli był Mongołem. Bicz Boży. Mongoł się tu zjawił i wziął nam to wszystko, wyrównał. Kościół przez 200 lat jest w stanie ruiny i w VIII wieku Karol Wielki, wiedząc o tym, że jest to ważne miejsce także dla historii chrześcijaństwa, podejmuje inicjatywę odbudowy tego kościoła, ale już w części tylko południowej, tam gdzie był ten pierwszy, ten ostatni duży kościół, tak? I następnie w XI wieku następuje jeszcze pewna taka przebudowa, jest uroczysta końcowa konsekracja kościoła w 1031 roku i od tego czasu ten kościół stoi w niezmienionej formie, tak? Tam były trzęsienia ziemi, trochę tam reparacji, ale generalnie nic, we wnętrzach pojawiły się jakieś malarstwa, ale to nie było nic takiego istotnego dla całości zabudowy. No dobrze, a co było na samym początku za Teodora? Otóż zachowały się posadzki, zostały one dobrze zadokumentowane z czasów tej najstarszej budowy tych dwóch najstarszych hal. Mamy dokładnie zinwentaryzowane te posadzki i możemy rozczytać tak zwany program ideowy. To jest bardzo ważne. O ile w części, dlaczego wiemy, że część północna była tylko przeznaczona dla katechumenów? Dlatego, że mamy tu tylko obrazki. Wiadomo, że Rzymianie stosowali, a mamy do czynienia z Rzymianami nawróconymi na chrześcijaństwo. Rzymianie stosowali symboliczne przedstawienia w postaci zwierząt, alegorii. Nie było to tak przedstawiane wprost. I mamy tutaj wizerunki zwierząt, które reprezentują stworzenie świata. I wszystkie tutaj wizerunki są tylko pokazujące zwierzęta, więc stworzenie świata. Jedynie w części wschodniej, bo budynki są orientowane wschód-zachód. W części wschodniej mamy miejsce przeznaczone na tron biskupa. Tu biskup siedział i nauczał. Oraz mamy bardzo ważną mozaikę pokazującą koguta i żółwia. Kogut oznacza światło wschodzące, czyli kościół, a żółw oznacza zwierzę mieszkające w ciemności, w bagnie, a więc oznaczające to, co było wcześniej. I tą mozaikę mamy tutaj. No... Czemu się nie chce przesuwać? O, i to jest... No jest ta sławna langusta na palmie, tak? Jako jeden... To jest fundament zachowanej dzwonnicy z XI wieku, a to jest mozaika i hala północna, tak? Tak ona wyglądała. A tak wyglądała hala południowa. I to jest bardzo wiarygodna rekonstrukcja najstarszego kościoła w Akwilei. No dobrze. I teraz dajcie mi 5 minut, powiem wam coś dla mnie ważnego i zakończę prezentację. To jest dokumentacja posadzki hali południowej. Widzimy, że część mozaiki od wschodu jest po całości, a reszta mozaiki jest tak podzielona na takie jakieś kwadraty, tak? I co my mamy? W tej części mamy jakieś dekoracje. W tej części mamy jakieś tylko dekoracje takie geometryczne z krzyżem oraz taką jedną główkę. Tutaj jest tylko taka dziwna jedna główka.
Tu mamy też tylko dekoracje związane z motywem krzyża oraz koguta i żółwia. Tu mamy ludzi i ryby. Tu mamy Pana Jezusa jako dobrego pasterza, otoczonego wszelkim stworzeniem mieszkającym na ziemi, rybami, ptakami, zwierzętami. Tu mamy ludzi w wieńcach i ryby w wieńcach. Tu mamy ludzi z ptakami. Tu mamy ludzi niosących jakieś dary, najczęściej jakby chleb i wino. A na środku mamy taki symbol jakby geniuszu, chwałę, która wyraźnie trzyma laur chwały. I tu jest chlebek i miała winorośl jeszcze. No i oczywiście palmę i palmę, ale to chodziło o chwałę, tak? I wokół tej chwały mamy zwierzątka. Następnie mamy podwójne paseczki, tak jakby tutaj coś jeszcze było. I mamy bajkową opowieść o Jonaszu. Jonaszu, który został połknięty przez rybę, trzeciego dnia wypluty. O, i tu mamy tą opowieść. To jest symbolika chwały. Symbolika wywyższenia. A co robi Pan Jezus w kształcie Apolla z czterema koniami fruwający po niebie w grobie chrześcijańskiego dziecka w Akropolii Watykańskiej? To są elementy antyczne, motywy antyczne, które przyswajali sobie chrześcijanie, żeby przekazać swoje treści. I teraz tak, ja byłam w ogóle wstrząśnięta. Przeszłam po tych szklanych chodniczkach i mówię, Boże, jestem w świątyni jerozolimskiej. To jest układ świątyni jerozolimskiej. Układ następstwa przestrzeni według myślenia, który został jeszcze przeniesiony z myślenia o świątyni jerozolimskiej. Mamy przestrzeń sprawowania najświętszej ofiary. Mamy przestrzeń składania darów. Mamy przestrzeń przeznaczoną dla ludu i mamy przestrzeń wprowadzenia. Ja jeszcze tutaj kolorem przydzieliłam. Jakby przestrzeń ludu to jest ta przestrzeń. Przestrzeń niesienia darów to jest ta przestrzeń. Bariera i prezbiterium. I teraz tak, prezbiterium. Tam jest triduum paschalne, bo co to jest opowieść o Jonaszu? To jest opowieść po prostu o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To jest w sposób alegoryczny, symboliczny przedstawione męczeństwo i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I są motywy 12 amorków łowiących ryby. To jest symbol apostołów. Jesteśmy w kulturze antycznej, rzymskiej. Tak? Mamy barierę z dwoma wejściami, z tej strony i z tej strony. Mamy chwałę, apoteozę ofiary eucharystycznej z procesją z darami. Mamy asystę w postaci stworzenia, tak? To jest asysta. Całe ziemskie stworzenie, symbolizowane przez zwierzęta, asystuje tej ofiarze. Mamy portrety, tu jest Pan Jezus, ta strefa ludu Bożego jest jakby prowadzona przez Pana Jezusa. Pan Jezus, dobry pasterz, łagodnie prowadzący, bo ma fletnie, co symbolizuje łagodne prowadzenie, wszystkie stworzenia żyjące w powietrzu, w wodzie i na ziemi. Mamy portrety i wyobrażenia ryb w wieńcach. To są prawdopodobnie ważni mieszkańcy Akwilei, donatorzy, którzy wspomagali Teodora przy budowie tego kompleksu. Ludzie z ptakami, ludzie z i mamy strefę wejścia, gdzie są ludzie złowieni, czyli ludzie z rybami. Mamy wprowadzenie do kościoła, czyli kogut symbolizujący jasność, wschodzące słońce, kościół walczący z żółwiem, symbolizującym ciemność. I mamy strefę egzorcyzmu. Ta piękna postać, jedyny tutaj taka buziaczek, to jest diabeł. To jest miejsce splunięcia, oni tak to nazywali, miejsce splunięcia. Tutaj egzorcyzmowano.
No, no. Co jest? Tutaj jest motywy z tej mozaiki, próbowałam pokazać wam wokół, czyli mamy, to jest ten kogut, to są ptaki, to jest tam wyobrażenie diabła z tego miejsca, tu jest Pan Jezus z fletnią, tu są ci mieszkańcy Akwilei, ludzie z procesji, wyraźnie niosący chleb, wyraźnie niosący wino, zwierzęta z Asysty i cała opowieść o Jonaszu, symbolizująca Triduum Paschalne. No i co? I uruchomi mi się, czy się mi nie uruchomi? No i nie chce mi się uruchomić. Bardzo piękna animacja pokazująca to wnętrze. No może, może. Wrzucimy na stronę. Ja nie wiem, czy możemy włożyć, bo to jest własność fundacji. A jest jakieś linie do niej? Jest z YouTube'a ściągnięty. To jest ubranika na YouTube'a. Baptysterium. Sala, gdzie biskup uczył. A nie, przepraszam, sala Eucharystii. Bariera. Wydzielenie wyraźne. To jest prezbiterium. No jest przegroda, masz przegrodę w postaci kanceli, czyli barier. Tu jest, tu był auto. Tak, to można nawiązać do balasku. To miałam taką... To jest sala do bierzmowania. To był jakby epizod, te sala do tak? Czy to jest... To była potrzeba chwili. Aczkolwiek w Poreczu też do V wieku była sala do bierzmowania oddzielna. Sala do nauki katechumenów.
No dobrze. Miałam wam jeszcze mówić o poręczu, o najstarszym kościele, który powstał w miejscu domu, gdzie zmarł pierwszy biskup poręczu, święty Maur, w III wieku. I kościół istnieje do dzisiaj, jedność miejsca i przestrzeni. Tylko o ile Akwila została zniszczona przez Attylę, tak tutaj po prostu organicznie się rozwijało, no ale przy innej okazji będzie możliwość powiedzenia. Właśnie, dokładnie. Dziękuję. Jak nie będzie się naruszała.